Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie, jak zazwyczaj, zachęcam do subskrybowania go. Będziecie na bieżąco z tym, co czytam, publikuję, wypożyczam i kupuję. A propos wypożyczenia, przeczytania, kolejny odcinek z cyklu Przeczytane z biblioteki. Tym razem są to Podróże z pazurem, księga trzecia w objęciach Passatów. Jak widzicie, mam różnorodne komiksy przeczytane. To jest już księga trzecia polskich autorów, można powiedzieć, że w pewnego rodzaju historią autobiograficzną. I to jest tak. Pierwszy tom, pamiętam, bo to jest, tak już mówiłem, trzeci, bardzo skupiał się na relacji z psem, że to jest pies Sznupek. A drugi to już są takie podróżowania, bo tutaj pewne młode małżeństwo, jeśli dobrze pamiętam. Albo para, albo małżeństwo, nie pamiętam w tej chwili. Iza i Piotr. Generalnie wędrują dookoła świata. I różne ciekawe rzeczy tam spotykają. I komiks, można powiedzieć, że ma charakterystyczne elementy. Po pierwsze, mamy tutaj pewnego rodzaju przygodę, czyli tym, co się dzieje, gdzie jesteśmy, jak tam nam idzie. Poznawanie ludzi i tak dalej. Poza tym ma gigantyczny walor edukacyjny. Walor edukacyjny, bym powiedział, w dwóch postaciach. Po pierwsze, walor edukacyjny wiedzy, czyli co jest gdzie i jakie są zasady, jak to działa. Na przykład tutaj mamy odnośnie ruchu wiatru, tu mamy troszeczkę o delfinach, tutaj mamy o tym, jakie jest zagrożenie związane z masowym połowem ryb. Czyli mamy po prostu przedstawienie właśnie takie, ogólnie bym powiedział, ekologiczne. Czyli to jest wiedza o tym, jak wygląda świat, nazwijmy. A druga rzecz, bym powiedział, bardziej taka praktyczna, jakby to określić, chociażby tego poruszania się łodziami, chociażby element taki, co trzeba zrobić, żeby przed wruszeniem w rejs, czy trzeba się pozbyć jakichś odpadów, czy nawet nie tyle odpadów, co jakichś małży, czy wodorostów, które przylegają do dna łódki. Ogólnie rzecz biorąc, dużo takich właśnie historii, porad odnośnie tego, jak to pewne rzeczy wyglądają. I ten komiks jest o dziwo, co mnie zaskoczyło, bo inaczej, do tej pory większość postaci spotykanych była tutaj, nazwijmy to ogólnie, sympatycznych, pozytywnych, troszeczkę takich wyidealizowanych, bym powiedział. A tutaj po raz pierwszy, przynajmniej w tej serii, albo po raz pierwszy ja zapamiętałem, mamy do czynienia z postacią, która w założeniu jest dobra, chce dobrze, ale ma pewne wady charakteru, które powodują, że jest bardzo trudne we współpracy. Mamy tutaj, jeśli dobrze kojarzę, tą osobę. I generalnie przez większość historii, opowieści, jest opisywana jako postać naprawdę pozytywna. A tutaj w pewnym momencie coś się zmienia. I jest to uzasadnione fabularnie. Podejrzewam, że tak było autobiograficznie, że to jest biografia, więc tak było w rzeczywistości, ale mnie to mocno zaskoczyło. Zwróciło na to uwagę, że czasami pewne, jakby to określić, w pewnych okolicznościach osoby się zmieniają i to mocno. Fajna rzecz, naprawdę pozytywna, czy pozytywna. Dobra rzecz, że nie jest to takie banalne, zero-jedynkowe, tylko pewne rzeczy się zmieniają, ewoluują. Ogólnie rzecz biorąc, to jest chyba jeden z lepszych tomów, tych trzech. Chyba najlepszy. Pewne rzeczy naprawdę mocno pokazały, na ile aspektów, na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę, chociażby podróżując łodzią. Niby tak proste, ale chociażby zapasy wody pitnej. Ile tego trzeba wziąć? Ile można wziąć jakiejś żywności, kiedy się psuje? Co robić z odpadkami i tak dalej? No, naprawdę fajne rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, polecam do poczytania, jeżeli ktoś jest zainteresowany, szczególnie jak chce poznać jakieś inne kultury, albo zwrócić uwagę, szczególnie dziecku, na pewne, nazwijmy to, problemy, które mogą mieć miejsce, chociażby na łodziach. Dobra,
Komiks ten wypożyczyłem w księżnicy Beskidzkiej, w sekcji dla dzieci, w Bielsku Białej przy ulicy Słowackiego. Mają tam wszystkie tomy. Zachęcam do odwiedzenia. Mają tam mnóstwo mądrych komiksów. Komiksy edukacyjne bardziej, komiksy wesołe, komiksy przygodowe. Naprawdę dużo fajnych rzeczy. Z mojej strony to by było wszystko. Napiszcie mi w komentarzach, czy znacie tą serię. Jeśli nie, to polecam udać się do biblioteki i wypożyczyć. Naprawdę warto. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.